Cześć, witam cię serdecznie po krótkiej przerwie. Dziś porozmawiamy sobie o podstawowych kombinacjach triolowych na przykładzie pentatoniki mojej ulubionej, twojej chyba też, tak? Czyli pierwsza pozycja w amolu. I teraz o co chodzi z tą triolowością, tak? Ja puszczę na chwileczkę podkład i zobaczysz, jak należy liczyć tą triolę. Czyli mamy podkład teraz, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I my sobie każde to raz, dwa, trzy, cztery dzielimy jeszcze na trzy. Pa, 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 pa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak należy wykonywać to ćwiczenie? W ogóle śladów w wielu solówkach, w tematach jest niewyobrażalna ilość tego typu zagrywki, na przykład idź precz, tak? Ale tak jak mówię, no miliony, to mi akurat pierwsze przychodzi do głowy. Czyli jak należy wykonać to ćwiczenie? Zaczynamy od pierwszego dźwięku, gramy ten dźwięk i dwa następne, czyli jakbyśmy grali początek Smoke on the Water. Następnie od drugiego dźwięku, czyli od ósmego progu na grubej strunie, gramy ten dźwięk i dwa następne. Ok? I tak od każdego następnego, czyli teraz od piątego progu na strunie A, od siódmego progu na strunie A, ten i dwa następne, piąty próg na strunie D, ten i dwa następne, siódmy próg na strunie D, teraz. Piąty próg na strunie G. Siódmy próg na strunie G. Piąty próg na strunie B. I ósmy próg na strunie B. I odwrotnie to samo, tylko wtedy zaczynamy liczyć jakby od tego dźwięku. Raz, dwa, trzy. Spróbujmy to zagrać w tempie. Możemy również zapętlić, tylko zagrać na przykład te kombinacje na dwóch strunach, czyli zaczynamy od pierwszego palca i gramy raz, dwa, trzy i od czwartego palca. Tak, czyli mamy. I tak na każdej strunie. Czy do tyłu, tak? A to może już spróbujmy z podkładem. Polecam oczywiście, żebyś to ćwiczył w różnych pozycjach pentatoniki. Ja zawsze zaczynam od pierwszej, no, bo od niej zaczynałem tak naprawdę, jak się uczyłem, ale trzeba to umieć wszędzie, w każdej pozycji. Docelowo dobrze jest to również umieć wzdłuż gryfu, tak? Czyli bierzemy pentatonikę amol,
Powiedzmy, że zaczynamy od pierwszej pozycji i gram coś takiego. I teraz przeskakuję do drugiej i gram również tą samą kombinację. Do trzeciej, do czwartej i do piątej. I znowu pierwszej. I w obie strony oczywiście, czyli... Dziękuję Ci bardzo za to, że wytrzymałeś te kilka minut mojego smucenia. Widzimy się następnej soboty o 14:00, a zapraszam Cię do komentowania, lajkowania, udostępniania, bądź do zadawania pytań, jeżeli coś jest tutaj niezrozumiałe. Wkrótce następne odcinki z tej serii, czyli Naucz się grać, będę omawiał jakieś inne kombinacje pentatoniczne, które ja często stosuję w trakcie grania. Miłego dnia. Cześć.